dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto Online. O, moment, nie. Ej, są cztery drzwi. Oj, wygląda bardzo podobnie, ale to może być Karin Asterope, a nie Sultan. No dokładnie, no właśnie. Ech, bardzo podobny jednak nie to, ale już myślałem, że w ten sposób sobie konsola ze mną pograła. Ale nie, dobra, w dzisiejszym odcinku skautantym już skopany. To challenge od Maxia 0111, czyli przejmij lasera z bazy wojskowej i rozwal czołg. Więc waypoint już w dobre miejsce ustawiony, więc jedziemy. Ale dostaniemy się tam troszeczkę szybciej. Może tak będzie lepiej. Bo nigdy nie wiadomo, czy za pierwszym razem uda mi się zwinąć tego lasera, czy nie będę potrzebował kilku prób. Przypadkiem, a lepiej mieć zapas czasu w odcinku, więc tutaj wykonamy tylko delikatny nawrót. Przeskoczymy sobie. No, z delikatnymi problemami. Ej, jeżeli... To byłby Sultan. Ale nie, widzę Asterope. Ale dobra, momencik. Już się zdekoncentrowałem, już pewnie czołgista wie, co jest grane. Już zdążył załadować swój pocisk przeciwpancerny prosto w lufę i tylko czeka, żeby go wystrzelić do mnie. No właśnie, tam jest czołg. Okej, ale też do tego challenge'a potrzebuję czołgów, więc nie ma co od razu mówić, że to źle. Ale najpierw, żeby ten challenge się udał, to ja potrzebuję... O cholera, najgorzej z możliwych chyba. Najgorsze z możliwych rozwiązań w tym momencie. Nie te... No dobra, no źle. Dobra, wsiadaj. Wsiadaj i odlot. Ach, ja mnie denerwuję, jak oni tak długo się zbierają, ale dobra, ej, są czołgi. Okej, dobra, laser już jest. Bam! Jedna, bam! Druga w czołg. Bam! No strzelaj! Dobra, wszystkie chybiły, nie? Wszyściutkie chybiły. Ale... Oj, no! Ej, unik niczym w Top Gunie. Ej, Tytan? A też go rozwalmy. Nie jest częścią challenge'a. Ale rozwalić można. Dobra, kółeczka schowajmy. I teraz tak, nawrót. I przypominam, mam rozwalić czołg. Oj, laserka też. Oj, laserka też. Trzeba, bo on mnie zaraz ściągnie pewnie. No cholera, jeszcze mu pod cel wleciałem. No nie. Oj, nie za nisko. Tak, tego nie róbmy. Ej, nie, ale gdzie jest ten laser? Tam. Dobra. No teraz powinno się chyba udać, nie? No. Pięknie. Zresztą mam nadzieję, że został zestrzelony. Ale dobra, no to baza wojskowa wita ponownie. I teraz liczę, że mój auto-aim... To też lokon, tak właściwie. Że lokon w laserze złapie jakiś czołg. Gdzie jest jakiś czołg? No teraz poznikałeś się, serio? Dobra, jeszcze jeden nawrót. Tylko zaraz coś tutaj pewnie wypali. Jakąś rakietą samonaprowadzającą do mnie i będzie po mnie. Mam nadzieję, że nie. Och, laser czy helikopter? Helikopter, dobra. Luzik. Są mi czołgi! No, nie wiem, czy któryś tam z nich został rozwalony. Mam nadzieję, że tak, ale jakby co ten jeszcze? No jak tam? Cholera dalej lufą może operować, czyli jest sprawny. Okej, dobra, ale skoro jest i czołg... to wystarczy wykonać nawrót i dokończyć dzieła, nie? No, no dużo jest czołgów, mógłbyś zacząć namierzać. Nie, zaraz mnie zestrzelą. Zaraz mnie autentycznie zestrzelą, więc obniżmy pułap. Maksymalnie, żeby troszeczkę zagmatwania wprowadzić w tych, co tam celują we mnie. No, fuk, chciałbym zahaczył skrzydełkiem. Dobra, jest któryś? Gdzieś? Jakoś coś? Ktoś? Nie? Cholera. Dobra, jeszcze jeden szybki nawrót, bo oni lubią się zrespawnować, jeżeli się troszeczkę pokręcić nad bazą. No, ale... Nie! Ale mało brakowało. Naprawdę bardzo mało. Można powiedzieć, że gdybym miał wyciągnięte kółeczka, to bym wylądował. Tak było nisko. Ej, co jest z moją kamerą? To nie jest moja zwykła kamera, sam się nigdy w ten sposób nie obracał. Dziwne. Ale muszę sobie dać radę, nie mam innego wyjścia. Dobra, namierzaj. Kogoś, kogokolwiek. Whatever. Ej, no nie ma nikogo. Tam coś niby chciał złapać, ale nie... Ło, tu znowu było blisko.
Dobra, żołdacy strzelają, ale jak są żołdacy, to może któryś z nich ruszy dupsko i wsiądzie do czołgu? I będzie chciał zakończyć moją eskapadę powietrzną nad bazą wojskową, ale wątpię. Coś zrobiła się pustka nagle. Ej, no mam nadzieję, że wtedy już udało mi się rozwalić ten czołg, no parę celnych rakiet tam poleciało. Ej, a poza tym czemu mam dziwne wrażenie, że mój Lokon namierza zwykłych żołnierzy? To nigdy nie było możliwe. Więc czemu nagle teraz? No dobra, no ale lecimy sobie spokojnie. Powolutku. Na bardzo niskim pułapie. Niczym w tamtym challenge'u, który miał miejsce jakiś czas temu. W sumie nawet dawno temu. Bo teraz jeszcze odcinki pojawiają się wespół z Dark Souls 2. Więc troszeczkę to byłoby jeszcze bardziej oddalone w czasie. Powiedzmy o połowę. Ale dobra, momencik. Jakiś czołg. No dajcie mi czołg, no co jest? Kurczę, no zaraz z was zwyczaj. Błagam wręcz, żeby czołgów nie było tak teraz chcę. Żeby się jakiś pojawił, bo muszę go zniszczyć. Chyba, że już zniszczyłem wcześniej. No i to jest właśnie jedna z tych sytuacji, kiedy czy challenge się udał, ja się dowiem dopiero w drodze edycji. Bo poza tym nie wiem, ile strzałów jest potrzebnych, żeby rozwalić doszczętnie jakiś czołg. No nie wiem, dwie rakiety? Może, ale to równie dobrze może być za mało. Kiedy psy latają. No dobrze, że to były tylko krzaczaste krzewy na drzewie. Nie, dobrze, inaczej. Dobrze, że korona drzewa nie miała żadnych grubszych gałęzi, na których mógł się zatrzymać mój samolot, bo powinien to zrobić, szczerze. Nie wiem, czy jakikolwiek myśliwiec by wytrzymał wlot w koronę drzewa. No już pomijając to, że pewnie gałęzie by się powkręcały w silniki i tak dalej, ale też uszkodzenia mogły być zbyt poważne, żeby później kontynuować lot. Ale nie, na szczęście to jest tylko gra i jakoś na moje szczęście udało się. No ale z czołgu nie ma. Cholera. To patrzcie, jak ja nisko lecę. Już jestem naprawdę bardzo łatwym celem. No i nawet pościg, kurczę, mi zniknął. No. Łohoho! Gdzie ta rakieta? Słyszałem bardzo znajomy dźwięk. Znaczy znajomy, ale nieprzyjazny dźwięk. Ale dobra, to skoro są mi rakiety, to może też i czołgi. Trzymajmy się tej nadziei, kurczowo. I nic, niestety. Ale no co mi pozostaje, no wykonywać w kółko nawroty i liczyć, że jakiś się pojawi. O rzecz, no co? Jednak się pojawił, ej! Wow, dzięki! Nie no, bardzo świetnie, tylko... Ej, czemu jestem tak do... I czemu z tej strony? A, ej, tam chyba coś spadło. Czyżby mój właśnie laserek? Ej, ale też sekundkę, moment. Czy tam aby przypadkiem... Koleś z nagrodą nie zbliżał się znacznie do mnie? Ej, no nie tak znacznie, ale... BOOM HEADSHOT! Ah! Not the best sniper kill ever! No przynajmniej for me. Przynajmniej dla mnie. No dobra, no ale skoro tak dobrze mi idzie ze snajpą, to może też... Ach, kurde, ruszył się, widzieliście to. No dobra, no i ciągnął mnie. Ten, którego ja zabiłem, no ale ej, musicie przyznać. Że ten kill snajpą był po prostu, kurde, świetny. Tak po prostu. Ale nie, no nie można zapominać o challenge'u, ale już na pewno w lepszym humorze tam podejdę znowu. Może to jakiś samochód się pojawi. Oj, wielce wątpliwe. Dobra, mechanik, nie będziemy tutaj zacierać niepotrzebnie, ale też w sumie nie fajnie, jak tak stoję w miejscu, kiedy tam krążą gracze niedaleko. Starczy, że wejdzie na jakiś pagórek i jest po mnie. No dobra, zrezygnowałem z tego dzwonienia na rzecz strzelania. No dobra, ten był chybiony. Ten już chyba też, bo już za daleko. Nie, sorry, dymek się jeszcze unosi. Z jego helikoptera. No ale teraz już jest raczej za daleko, nie? Dobra, ale tu jest jeszcze jeden. Gracz. Gdzieś tam. Nie, challenge, challenge, challenge. Makcio na pewno by był ze mną, żeby na mnie byłby zły. Że tak sobie olałem sprawę po jednej próbie, więc oczywiście będzie też i druga. No to wykonajmy wreszcie ten telefon do mechanika należycie. Ring, 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 ring. Your master is calling. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. F620, to jest ten biały samochód, który sobie wmontowałem. Ale nie, daj mi wakkę. Jeżeli możesz oczywiście, bo ostatnio były z tym problemy jak grałem, ale tak jak przypominam, minęło od tamtego czasu. Dużo czasu. Dobra, no gdzie jest? O, animacja chrupie.
Czyli może... Ej. Bam, raz. Czyli widzę, nie tylko Maciej korzysta z usług Meriwether w kwestii helikopterów. No dobra, ale będzie musiał odlecieć, nie? I tu się pewnie wzniesie. Moja wagka jest obok mnie, jakby co. No gdzie jesteś? Tu, koleżko! Bam, raz. Bam, dwa. Ej, no! No, ej, no! No, ten wszedł. Ten też. Dobra, żeby go ładnie pożegnać. Ej, piękna wagka w pięknym stanie. Tylko czemu tak daleko od mojego wyskoku? Z którego korzystam zawsze, kiedy chcę się dostać do bazy wojskowej. Ej, a może się uda jakoś tędy tym razem? Samolot wszak szybszy. Ale rozpęd gorszy. Kurde. Ej, mechanik mi zmienił radio. Nie no, ma być oczywiście Solwax FM. Solwax FM. Solwax FM. Okej, ale tędy objeżdżając będzie szybciej niż jadąc tam dołem, pewnie. A może przy okazji uda mi się to jakoś przeskoczyć? Nie, dobra, już chyba znajdziemy się na dole zaraz. Ej, a może? Może? Ej, może faktycznie jakiś pagórek tylko starczy, żeby się tutaj przebić jakoś. Ej, może tu? Może w ten sposób? Pff, nie. Ale 180 jakoś wykręcił. Nie wiem jak, ale jakoś to zrobił. Okej. Okay. Tylko teraz tak. Moje pytanie na dziś. Czy w ogóle przedsięwziąłem dobrą taktykę, jeżeli chcę wykonać ten challenge? No chyba w sumie najlepszą z możliwych, no co ja mogę zrobić? No, kręcę się laserem tam, gdzie kręcą się czołgi, więc no ha. Innego miejsca mojego poruszania się nie ma jako tako. No chyba, że jakiś gracz by akurat jeździł czołgiem i tego gracza bym laserem szczapił jakoś, ale... To jest bardzo mało prawdopodobne. Nie za daleko, przypadkiem? Nie, na szczęście nie. Na fuksie, ale jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być. Dobra, wystarczy teraz jeden delikatny nawrót wykonany. Po wjeździe na górkę, rozpęd, wyskok i już będziemy z powrotem w środku, tylko już jestem ścigany. A to znaczy, że już czołgi będą dla mnie specjalnie zrespawnowane. To ja też poza tym mój stan konta się powiększył, nie? Mimo wszystko, że nie chciałem nawet, żeby się powiększał zbytnio. Oj, chyba no jak na wagkę zbyt wolno. Nie, okazuje się, że jednak nie, na szczęście nie. Dobra, tutaj po lewej. Żołnierze. Dobra, mogą sobie być, mogą strzelać, mam tylko odporne opony. Mogą mi w kaszę nadmuchać co najwyżej. Dobra, nie korzystałem dawno z hangarów. Chyba wiem dlaczego, bo tutaj mają zazwyczaj pojawiać się czołgi bardzo blisko. Ale dobra, no póki co patrząc na radar, wygląda, że the coast is clear. Że droga wolna, mogę wsiadać i odlatywać. No dobra, okej. Okay. Po pierwsze włączyć rakiety. Odlecieć, to po drugie. O. No właśnie, jakiś czołg już tam jest. Niedaleko. Więc tak, tutaj obniżam maksymalnie pułap, nie rozbijając oczywiście maszyny. Nawrót. I liczę, że nie zdążyły zniknąć. Ej, tam jakiś gracz jest. No to przy okazji może się uda go machnąć, ciapnąć. Dobra, to nie był ten gracz bankowo, ale on jest tam. No strzelaj! Ale nie, sorry, to zwykły żołnierz. W jeepie. No dobra, w sumie też nie powinienem innym graczom przeszkadzać, choć w sumie... Jeżeli on zdobędzie lasera, to jestem prawie pewien, że będzie chciał mnie zestrzelić. No, więc dobra, uwaga, uwaga, bam. W ciemno, rakieta raz, rakieta dwa. Oj, mam nadzieję, że nie trafiłem teraz w swoją wagkę. Nie, moja wagka jest przecież zaparkowana w hangarze, więc to musiał być jego pojazd. Ej, zginął. Ale dobra, ale skoro on tu się poruszał, to właśnie, czy to jest czołg? Nie, zwykły jeep. Niestety, no ale nawroty będziemy wykonywać wciąż. W kółko. No bo już doszedłem do tego, że to jest chyba na najlepsza, jedyna z możliwych strategii. Najlepsza taktyka. On tam kogoś namierzył, a nie, jeep. No dobra. Można wysadzać. Nie ma problemu. Moment, czemu on się pojawił tutaj? A nie gdzieś tam. Gdzie ja zazwyczaj się pojawiam? Tam, gdzie urządzam początek swojego spaceru wstydu. Dziwne. Fucking weird. A może się dowiem. Może podlecę na tyle blisko. Ej, nie, on korzysta z tego, z tej samej drogi wejścia chyba co ja, więc... no kurczę. Nie mówcie, że to ja mu popsułem zabawę. Dobra, no czołgu nie ma. Ani widu, ani słychu.
Bardzo smucąca informacja, zwłaszcza pod kątem tego challenge'a. Kurczę, ej dobra, a inaczej, ja ustawię sobie w głowie teraz taki obraz, po prostu, że wtedy już mi się udało. Wtedy, kiedy strzelałem do czołgów za pierwszym razem, dosłownie, kiedy udało mi się oderwać maszynę od ziemi. No, i teraz z takim przeświadczeniem, może powiedzmy z bardziej pozytywnym nastawieniem, czołgi zaczną się pojawiać. Oczywiście wątpię, czy gra jest w stanie wyczuć moje nastawienie, ale coś kurczę jest chyba na rzeczy, bo zazwyczaj jak mówię na przykład, że coś mi się nie udało, albo że coś się nie pojawia, to nagle się pojawia. Więc może. Dobra, ten jak? No dobra, z samochodem się porusza. Ej, zepsujemy mu jeszcze zabawę. No skoro nie ma i tak czołgów, ale moment, właśnie, skoro on tutaj jest, to jemu czołgi będą chciały przeszkadzać już na ziemi. Więc ha. Może jakiś uda mi się jednak upolować. No ale tu po drugiej stronie nie. Tu też laser, ale nie. Dobra, nawrót. O, coś tam jest. Jeep. Dobra, ten już się oderwał od ziemi. Jeszcze nie. Zawsze mam okazję, żeby mu to udaremnić tuż przed startem. Na przykład teraz. Oj, wybacz. Ale ej, nie rozwaliłem go doszczętnie. Znaczy, że on się zaraz oderwie. Od ziemi. Shit. Znaczy nie, póki co sobie kręci kółeczka. Dobra, kogoś tutaj do konan złapałem, ale kogo? No dobra, trudno. Ktoś tam dostał, nie wiem kto. W sumie, czy aż tak bardzo mnie to interesuje. No dobra, rozbił się, czy nie? Miał problemy z wystartowaniem. O coś tam zahaczył. Nie, moment, poszerzę sobie pole widzenia. No nie, no niby nigdzie tutaj nie ma w pobliżu. Może faktycznie się oderwał. Ej, dobra. Bo mnie zaraz wypatrzy. Muszę być pierwszy. Czyli muszę wypatrzeć najpierw jego, zanim on wypatrzy mnie. Nie, no jest poza obrębem. No coś tam jest namierzone, widzicie? Ale nic tam nie ma. No strzelaj, no... Ach. Dwie rakiety. Przed przeładowaniem. A okres przeładowania nie jest taki wcale krótki. Moment, tu coś eksplodowało w powietrzu. Może faktycznie jakiś czołg, jakiś czołgista z grubym zezem rozbieżnym. Po prostu tak do mnie strzela. Mam nadzieję. Bo póki co miałem tylko jedno spotkanie z czołgami, w sumie nawet można powiedzieć, że dwa. Tylko przy drugim ja nie widziałem czołgów, ale czołg widział mnie. I mnie rozwalił. No nie, nic. Pustka. Maksio! Sorry, ale chyba naprawdę nie dam rady. I to wcale nie dlatego, że kiepsko latam. Bo moim zdaniem latam w tym odcinku nawet zacnie. Bo parę takich sytuacji, gdzie mogłem się rozbić, a się nie rozbiłem. Jeden raz jak się rozwaliłem, to było wtedy jak ktoś we mnie palnął rakietą albo czymś w, tym, w ten deseń. Ej, widzieliście nawet jak pięknie wyminałem ten płot, który się nie wczytał. Więc nie, naprawdę dzisiaj as przestworzy. No i to chyba nawet będzie w sumie nawet dobry tytuł odcinka. No dobra, był gdzieś tam. Ej, nie, wjechał sobie dopiero. Okej, dobra, nie przeszkadzajmy mu. Naprawdę bardziej mi zależy na czołgach. Bo odcinek zbliża się do końca, a ja dalej nie wypełniłem tego challenge'a. Wypełniłem go tylko w połowie. Czyli zwinąłem lasera. Mam jeszcze rozwalić jakiś czołg za jego pomocą. Ach, kolejny nawrót. O, ale widzieliście, ilu tam graczy było? No dobra, ale co jest? On ma ułatwione zadanie, jemu się czołgi nie respawnują. No to uważam to za grubo nie fair. Ej, ale moment, właśnie, Kurto 2209 to jest ten, który miał za siebie 9000. Ej, ktoś go właśnie zabił, czyli pewnie tam, gdzie jest ta chmara graczy, urządzają sobie małe mayhemy beze mnie. Shit. Dobra, laser! Lasery to trzeba rozwalać. Po prostu, oj. Oj, błąd z mojej strony teraz. Ale może czołg, skoro już ludzie są w stanie nawet startować laserami. Ej, dobra, ale moment, to nie jest żaden chyba gracz, nie? O, shit! Piękny unik, nice evasion. Dobry evade. O kurde, dobra, a może to ich zmyli? Latanie do góry nogami, z wyciągniętym podwoziem, ja bym chciał na chmurach wylądować. Ej, nie, ale coś czuję, że mnie zaraz ktoś namierzy. Więc wykonajmy jeszcze ostatni zwrot nad bazę wojskową. Zwolnijmy. Moment, tam w powietrzu wisi. Co
Co tam wisi właściwie? Tam wisiał w powietrzu laser? Znaczy, ej, patrzcie, co on robi teraz dokładnie. Znaczy, podniosłem teraz maszynę. Ej, on zawisł w powietrzu! Serio, dobra, nawracamy do niego. Może jeszcze tam będzie. Gdzieś. Tutaj zleciał. Tu. I kit. Ej, serio, to jest jakiś gracz? Aaaa, no coś mnie rozwaliło, ale ej, mój pilotaż urósł. Wow. Ej, no moim zdaniem zasłużenie, ale no nie wiem jak waszym zdaniem. No ale w każdym razie, no challenge niestety, mimo tego mojego świetnego latania, muszę uznać za sfailowany, nie udało mi się rozwalić czołgu, więc challenge... failed. No niestety, Maksiu, no musisz wybaczyć, no ale widziałeś, wszystkie przeciwności losu były teraz w tym odcinku obecne. Czyli po prostu respawn czołgu w tym momencie, kiedy po prostu mogą mnie zestrzelić, a nie wtedy, kiedy ja mogę zestrzelić ich. No dobra, próbowałem, nie udało się. Trudno, kochani. Trzymajcie się, żegnam się z wami. Pozdro, cześć, hej. Do usłyszenia w następnym odcinku.